właśnie było głównym celem rekonstrukcji rządu. Trzeba było pokazać nową twarz, europejską, konstruktywną. Niestety, wymarzony kompromis przeradza się na naszych oczach w kompromitację. Do kompromisu dochodzi się bowiem w drodze dialogu, gdy każda strona z czegoś ustępuje. Jak dotychczas, ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski z niczego nie ustąpiły, a przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy już nie tylko z wprowadzanych reform rezygnują, ale wręcz kapitulują. Dowodem ostatnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, w której na polecenie Brukseli Zjednoczona Prawica przegłosowała przywrócenie do pracy sędziów Sądu Najwyższego z jego pierwszą prezes Małgorzatą Gersdorf. A jeszcze niedawno w Strasburgu premier Mateusz Morawiecki bronił decyzji o przeniesieniu ich w stan spoczynku, argumentując, że część to sędziowie stanu wojennego, a Sąd Najwyższy to symbol postkomunizmu. Wystarczyło jednak, że pan Frans Timmermans via Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tupnął parę razy nogą i zostali oni przywróceni. Opozycja zaciera ręce, dowodząc, że to, co robią obecne polskie władze, przypomina bezcelowe kopanie i zasypywanie rowu. Po co było bowiem wszczynanie procedur, z których teraz trzeba się wycofywać? Czy zabrakło wcześniej ekspertów, może dobrej woli, a może to znowu jakieś inne, dalekosiężne, tajemne kalkulacje naszych władz? Tak czy inaczej, zadowoliły one przynajmniej szefa liberałów Guy Verhofstadta, który po szybkiej analizie napisał, że jest to pierwszy dobry krok dla ludzi w Polsce. Pomijając już jego szczerą troskę o dobro naszego społeczeństwa, zwróciłbym uwagę na pierwszą część wypowiedzi. Mianowicie mówi on, że jest to dopiero pierwszy krok, co oznacza, że czeka na kolejne. Podobny ton wybrzmiewa również w wypowiedziach pana Timmermansa oraz innych brukselskich przedstawicieli. Jeśli polski rząd będzie kapitulował na innych odcinkach, to być może jeszcze bardziej ich zadowoli. Ale czy równie zadowoleni będą wyborcy Zjednoczonej Prawicy, którzy na tę formację głosowali? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże! Moje serce chce śpiewać chwałę Ci. Jezu najdroższy przez resztę moich dni, szczęściem moim jest.